Tak, teraz spróbujemy ustalić, który z elektryków jest najszybszy. Nie chodzi oczywiście o fachurę od prądu i kabli, tylko o elektryki czterokołowe. No więc w kwestii prędkości maksymalnej, na razie wtyczkowozy nie mają szans z tłokowymi benzyniakami. Nawet osiągi tego włoskiego cuda nie przyprawiają o zawrót głowy. Oto jeden z najszybszych elektryków świata. Co prawda w kwestii przyspieszenia nie ma sobie równych, ale na długiej prostej wyprzedziłby go nawet bolid Formuły 1. Jego max to równe 3,5 stówy. To też samochód narysowany we Włoszech. Jednak to rysowanie zlecili Japończycy z firmy Aspark. Ma 4 silniki o mocy ponad 2000 koni. Deklarowana przez producenta prędkość maksymalna to 400 km na godzinę. Mało znany do niedawna wizjoner z Bałkanów wspólnie z Porsche przejął Bugatti. Jego technologia napędu elektrycznego nie ma sobie równych. W listopadzie 2022 roku Nevera pojawiła się na niemieckim torze Papenburg. Specyfika toru umożliwia odpowiednio długie trzymanie pedału przyspieszenia wciśniętego w podłogę. I tak oto król elektryków przeszedł do historii, deklasując wszystkie Porsche'aki i Tesle razem wzięte. Z podpiętą profesjonalną aparaturą Rimac rozbujał się do... Jeszcze trochę, jeszcze trochę... O właśnie, 412. Podsumowując, zarówno w elektrykach, jak i spalinówkach rządzi ta sama firma. W końcu Bugatti należy do Rimaca. Obie marki zapewniają, że w kwestii bicia rekordów prędkości nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa.